Donald Tusk niebawem będzie mógł odetchnąć z ulgą. Jak donosi dzisiejsza Rzeczpospolita, wielka dziura w budżecie Irlandii. Polska ma szansę stać się drugą Irlandią. Wobec tych wiadomości deficyt finansów publicznych na wyspie wyniesie rekordowe 32% PKB. To skutek ratowania banków. Operacja ratunkowa irlandzkiego systemu finansowego będzie kosztowała dziesiątki miliardów euro. Przypominam, że próg deficytu akceptowany przez Unię Europejską dotychczas to 3% wobec 32% planowanych przez Irlandię.